Centralne uroczystości mające uczcić Dzień Olimpijczyka odbędą się w najbliższy weekend w Suwałkach. W tym prestiżowym wydarzeniu weźmie udział wielu wybitnych polskich sportowców i olimpijczyków. To uczestnicy olimpijskich finałów, zdobywcy medali oraz najlepsi sportowcy świata w swoich dyscyplinach i konkurencjach, informuje ratusz. W obchodach wezmą również udział paraolimpijczycy. Będzie działo się bardzo dużo. Ten program jest bardzo zróżnicowany. Zaczynamy w piątek o godzinie 10 w Wosirschelment. Tam będzie odsłonięcie pamiątkowych tablic w Alei Polskich Olimpijczyków i Mistrzów Sportu. Później przenosimy się do Suwałk. W szkole noszącej imię Olimpijczyków Polskich zaplanowano spotkanie z młodzieżą poprzedzone finałem konkursu z zakresu wiedzy olimpijskiej. Kolejne piątkowe wydarzenia to promocja książki Mirosława Wlekłego i konferencja naukowa dotycząca sportu na wschodnich terenach kraju. Oficjalna uroczystość zaplanowana została na sobotę na godzinę 10:00. Po części artystycznej kolejne atrakcje. Będziemy mieli okazję spotkać się z wieloma olimpijczykami, którzy tutaj na naszych trybunach zasiądą. Będziemy mogli towarzyszyć tutaj naszym znajomym i przyjaciołom, którzy zostaną odznaczeni za swoją działalność i udział w ruchu olimpijskim. Będzie też bardzo ważny moment, oficjalne odsłonięcie pamiątkowej tablicy, bo nasz stadion posiada już patrona, z nim Jadwiga Olbryś, i ta tablica zostanie tutaj właśnie w granicach godziny 11 odsłonięta. Kolejne wydarzenia to podlaski meeting lekkoatletyczny w hali przy Wojska Polskiego, turniej badmintona juniorów i młodzików, w arenie dwie wystawy, fotograficzna prezentująca naszych olimpijczyków w Tokio i druga o tematyce olimpijskiej w pocztówkach. Na stadionie piłkarskim atrakcje dla futbolistów. W niedzielę na hali Osir królował będzie badminton. W podsuwalskim Szalmencie o Puchar Podlasia zawalczą biegający na nartorolkach. Suwałki coraz wyraźniej zaznaczają się na sportowej mapie kraju. W tym roku gościliśmy sportowców z województwa podlaskiego na mistrzostwach województwa podlaskiego w lekkiej atletyce. Gościliśmy sportowców z całego kraju na mistrzostwach w lekkiej atletyce U19. W przyszłym roku, i to będzie też duża impreza, U23 w lekkiej atletyce, przepraszam, seniorzy w lekkiej atletyce, mistrzostwa Polski. Obchodom Dnia Olimpijczyka towarzyszyć będzie w niedzielę doroczna impreza pod hasłem Sąsiedzi przy stole. Tutaj pojawi się jak zawsze element rywalizacji, ale oczywiście nie sportowej, a kulinarnej.